Tak, dzisiejsza lekcja bardzo ciekawe, bardzo ciekawa, wyszukiwanie współbrzmień. Mam podkład, który w zasadzie jest bardzo prosty. To są dwa power chordy 577, czyli A, E, A i 355 na strunie 5, 4, 3, czyli C, G, C. Tylko grany w ten sposób. Kto powie, jak to jest grane, czyli staccato, każdy dźwięk, tym, 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 każdy dźwięk osobno. To jest specjalnie zagrane, żebyśmy mogli wyłapić współbrzmienia. Spróbujmy, pogram wam parę motywów i będę mówił dalej. Kuźwa, ty bucu. Unisono. Teraz sekundy mało do góry. No właśnie, mam nadzieję, że to wszystko było słychać. Raz grałem unisono, czyli grałem dokładnie to samo. Jeżeli podkład grał, gościu w podkładzie grał 577, też grałem 577, 355, 355. Później zrobiłem coś takiego, że przeszedłem o tercję małą do góry, czyli pamiętacie, to są trzy pełne półtony, trzy progi. Czyli jeżeli zaczynałem 577, to sekunda mała, tercja mała. Cały power chord to jest nie od szóstego, nie od siódmego, ale od ósmego. Tylko później, jak było słychać w tym pierwszym przykładzie, jeżeli AEA grałem jako pierwsze, później jako drugie było CGC, tylko że, patrzcie, jaki to jest patent. AEA tu, a żeby zagrać w harmonii, do tego przenieśliśmy o tercję małą do góry, czyli CGC, czyli to samo co tutaj było. Czyli gdy podkład grał AEA, my graliśmy CGC. Gdy podkład grał CGC, my graliśmy też CGC i wtedy to się tak dopełniało, bo graliśmy pierwszą część tej frazy w tercji małej. Razem, prawda, w harmonii. A później graliśmy też w harmonii, tylko graliśmy unisono. Później na przykład zmieniłem, że grałem najfajniejszy, no grałem, bo to było od tego było od dźwięku D, czyli o kwartę przeszliśmy, kwartę do góry. Można oczywiście eksperymentować różne rzeczy w różny sposób. Bardzo fajnie zabrzmiało, gdy zszedłem tercję wielką, ale w dół, czyli jeżeli tu grałem AEA, AEA, a w tym samym momencie grałem FGC. To zaczęło brzmieć naprawdę
tak z kosmosu troszeczkę. Oczywiście no, granie w kółko tego samego motywu jest bardzo nudne i ja na przykład też lubię dokładać, na przykład jak mamy te motywy. Zmieniam palce, tylko może to nie w tym odcinku, bo to nie jest ten czas, żeby to pokazywać. Spróbujmy na przykład na siłę, wymusimy interwały konkretne, czyli na przykład wymusimy najpierw, że gramy w interwale kwarty. Power chord przesuwam po prostu o kwartę do góry. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Dobra, ale spróbujmy zrobić tak, zrobimy co innego. Zrobimy jeszcze inaczej. O sekundę małą do góry. No zobaczymy. Sekundę wielką. Tercję małą. Jeszcze raz tercję małą od pierwszego pierwowzoru. Całkiem spoko. Teraz spróbujmy kwartę, tercję wielką. Każdy z tych power chordów o tercję wielką do góry. Teraz kwarta. Kwartę zwiększoną. Teraz kwinta będzie. Kwinta teraz. Teraz zobaczmy sekstę małą. A sekstę wielką. Wyczerpałem wszystkich interwałów. Oczywiście możemy iść septyma mała, septyma wielka, oktawa,
nona mała, nona wielka, decyma mała, decyma wielka, więc to możemy cały czas się przesuwać i kombinować. Tylko że to też nie do końca zawsze tak jest, że zawsze musimy przetransponować każdy z tych dźwięków, bo może być tak, że jeden zostawiamy, a dodajemy inny i wtedy w ogóle też się dzieją cuda, prawda? Różne rzeczy. Warto eksperymentować, warto. Ten film właściwie ma za zadanie pokazać, jak można, przepraszam, jak można kombinować z akordami. To akurat mieliśmy w wolnym tempie zagrane, tak żeby wyróżnić każdy z tych dźwięków, prawda? Jednak myślę, że każdy widzi, że można troszeczkę poeksperymentować i warto też zwrócić uwagę, bo nie chodzi tylko o to, gramy w tercji. No teraz dobra, od tego gramy w tercji i pyk. Tylko, że możemy kombinować w różnych interwałach. Ja też jak zaczynałem, to jak oni grają w harmonii, grają ojej, niesamowite, jak to zagrać i tak dalej, prawda? Kombinowałem i się zastanawiałem, no tercja w harmonii. Ale w tej harmonii, to granie w harmonii polega też na graniu oczywiście różnych interwałów w danym czasie. Nie zawsze, prawda, musi być ta sekunda, tercja mała grana, jeżeli dźwięk gramy C, do niego tercję, D, do niego tercję, E, do niego tercję i tak dalej, tylko możemy różne układy, więc tutaj można powiedzieć, że osoby, które jeszcze nie do końca co ty hałasujesz? Osoby, które jeszcze nie do końca, powiedzmy tak sobie, mają jasność, jak to wszystko wygląda w muzyce, to myślę, że teraz w tym filmiku też zobaczą, chociaż namiastkę taką moją nieudolną, zobaczą jak można rozkładać dźwięki, żeby spowodować, żeby one fajnie brzmiały, prawda? Jak to jest też skomplikowana sprawa, że nie tyle bierzemy gitarę, gramy power chordy, graj to samo i będzie fajnie, czy graj w tercji, czy graj w kwarcie i koniec i będzie fajnie brzmiało, tylko nie wiem, właśnie można grać w różnych skalach. Ja tutaj tylko wziąłem dwa power chordy, a co dopiero byłoby, gdybyśmy mieli całe melodie do zagrania, prawda? To już dopiero byłaby wyższa szkoła jazdy, aczkolwiek do osiągnięcia i efekty tego są zarąbiste. Można było powiedzieć, że bardzo dobrym przykładem jest zespół Iron Maiden, który gra w zasadzie na trzy gitary, grają od kilkunastu lat, czy nie wiem, od paru lat grają razem. I oni no, grają właśnie w harmonii po to, żeby to fajnie też zabrzmiało. Bo oczywiście mogliby grać we trzech to samo, trzech gitarzystów grających to samo, no nie? Więc grają w harmonii złożonej na trzy głosy, bo grają generalnie, utwory mają zarąbiste, rozłożone w harmonii na dwa głosy. A teraz, że ich jest trzech, to mają rozłożone na trzy, więc w ogóle to też jest zarąbista sprawa. No i myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu eksperymentowanie. Popróbujcie sobie zrobić tak, żeby nagrać jakiś fragment, jakiś power chord, prostą rzecz, jakiś 3-5-5 i do niego spróbować poszukać dźwięki. Nawet na zasadzie takiej, jak na przykład mógłbym puścić teraz, dobra, ty się wyłącz, a nagram go, na przykład. Dźwięk A. Tercja mała. Sekunda wielka. Sekunda mała. O, urwało się. Ale to myślę, że zrobimy przy okazji i jeszcze kolejnej lekcji właśnie na podstawie jednego dźwięku. Dobra, dzięki za oglądanie. Myślę, że tak się porozjaśniało niektórym, albo może się nie porozjaśniało. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych lekcjach. Gramy, nie śpimy. Pamiętajcie, gramy, nie śpimy.